Akihabara, Akihabara. W 7-Eleven otwarte 24 godziny na dobę. Japońskie jedzenie, japońskie markety z jedzeniem to jest odjazd. Potem już nic nie smakuje tak samo. 7-Eleven to bardzo popularna sieć takich mini marketów. Pamiętacie swego czasu Jośki z X-Japan reklamował tą sieć sklepów. Można było znaleźć w afikach te reklamy w internecie, bo oczywiście u nas nie były emitowane. Jest to bardzo, bardzo popularna sieć, a przez to, że jest popularna, jest ich bardzo dużo w całej Japonii. Bardzo dobre miejsce na zrobienie na przykład zakupów na kolację czy śniadanie. Mają bardzo dobre kanapki, mnóstwo napojów, mnóstwo drobnych słodyczy. Rozejrzyjcie się, na pewno jak będziecie w Japonii, bez problemu znajdziecie któryś z punktów tej sieci. Przesiadki. Japończycy chyba pół życia tracą na przesiadanie się z linii metra na linię metra. Korytarze się ciągną i ciągną, schody, bramki, windy. Można tu łatwo zabłądzić. Ale na szczęście wszystko jest dobrze oznaczone. Automaty zawsze pod ręką. Przewodniki po okolicy, mapy, metra i sieci JR, czyli jak to ująłem wcześniej, naziemnego metra, chociaż nie wiem, czy to jest dobra nazwa, ale faktem jest, że JR czasami wjeżdża coś pod ziemię, więc jest to takie naziemne metro w pewnym sensie. Kolejne schody. Było chłodno, nagle zrobiło się bardzo duszno i gorąco. Niestety to jest jedna z rzeczy, którą szybko odczujecie w Tokio. Mianowicie w sposób niezrozumiały dla nas Japończycy korzystają z klimatyzacji i ogrzewania. Albo przedobrzają w jedną stronę, albo w drugą. Albo jest zimno, albo jest tak duszno, że można stracić przytomność. Także no... Nie rozumiemy tego, ale jest to jeden z elementów takich, które będą Wam towarzyszyły podczas podróżowania metrem po Tokio. I kolejne schody. Dobrze. I że już nie było? Dobrze przynajmniej, że nie ma tłoku. Mogliby je przynajmniej przyspieszyć. A, i jest nasz peron. Może nawet zdążymy na swój pociąg. Albo i nie. No właśnie, tak jak mówiłem, na peronie duszno, a w wagonie klima na maksa. Number 2, Shinokachi Machi. The doors on the right side.